Ja, wir wollen uns noch mit dem letzten Wort des Apostels Johannes beschäftigen. Chcemy zajmować się w tej godzinie ostatnimi słowami apostoła Jana. Und ich habe lange überlegt, was soll ich nehmen. I długo się nad tym zastanawiałem, jaki tekst teraz wziąć. Johannes hat ja das Evangelium geschrieben, drei Briefe geschrieben. Jan przecież napisał Ewangelię, trzy listy. Und die Offenbarung. I Księgę Objawienia. Und am Ende habe ich gesagt, die Offenbarung nehme ich. I na koniec ja powiedziałem, wezmę pod uwagę Objawienie. Weil neben dem, dass es das letzte von Johannes ist, bo oprócz tego, że to jest ostatnia księga, jaką napisał Jan, ist es auch wörtliche Rede des Herrn Jesus selber. To również ona dla nas jest dosłowną mową Pana Jezusa do nas osobiście. Und das ist ein gewisser Höhepunkt. I to swego rodzaju jest punktem szczytowym. Lesen wir Offenbarung 22 ab Vers 6 bis zum Ende. Przeczytamy z Księgi Objawienia 22 rozdział, począwszy od 6 wiersza do końca. Objawienie 22:6. I rzekł do mnie: te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie: nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zbójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią: przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Objawienie jest ostatnią księgą Biblii. Und es ist vom Charakter her eher ein Buch des Alten Testamentes, der Propheten. I ze samej zasady charakteru tej księgi to bardziej należy do Starego Testamentu, gdyż jest to księga prorocza. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ein Bruder bei uns in Dortmund vorgeschlagen hat, dass wir es in der Woche betrachten sollen.
I dobrze sobie jeszcze to przypominam, gdy jeden z braci u nas w Dortmundzie zaproponował, abyśmy tą księgę rozważali w ciągu rozważań w tygodniu w zgromadzeniu. Und ich habe gedacht, A ja pomyślałem, Wie sollen wir das machen? Jak my to dokonamy? Aber ich bin heute diesem Bruder sehr dankbar. Ale dzisiaj jestem temu bratu bardzo wdzięczny. Weil für mich war es eine Verpflichtung, jetzt mit diesem Buch beschäftigt zu sein. Dlatego, że ja to odebrałem jako mój obowiązek, aby teraz tą księgą się intensywnie zająć. Und wenn es auch ein sehr ernstes Buch ist, nawet jeżeli ta księga jest bardzo poważną księgą, so wird auch in diesem Buch uns die Größe Gottes sehr vorgestellt. To również i w tej księdze jest bardzo dobitnie przedstawiana wielkość Boża. Wir finden den Schlüssel für dieses Buch an dem Anfang aufgehängt. I klucz do tej księgi mamy zawieszony na samym początku tej księgi. In Offenbarung 1, Vers 19. Mianowicie w tym pierwszym rozdziale tej księgi, w 19 wierszu. Schreibe, was du gesehen hast. Napisz to, co widziałeś. Kapitel 1. Pierwszy rozdział. Was ist? To, co jest. Kapitel 2 und 3. To są rozdziały drugi i trzeci. Was nach diesem geschehen muss? I co się stanie potem. Kapitel 4 ab Vers 1. Czwarty rozdział i dalsze od pierwszego wiersza. Was wir heute gelesen haben, ist der Abschluss der Offenbarung. To, co dzisiaj żeśmy przeczytali, to jest zakończenie Księgi Objawienia. Und wir könnten sagen, es ist wie ein Epilog. I możemy powiedzieć, że jest to jak epilog. Es gibt einen Prolog und einen Epilog in der Offenbarung. Bo w Objawieniu właśnie jest swego rodzaju prolog i epilog. Und wir sehen ab Vers 6 spricht wieder der Herr Jesus. I możemy w naszym przeczytanym 22 rozdziale, począwszy od 6 wiersza, zauważyć, że do nas przemawia znowu Pan Jezus. Das ist nicht so einfach zu erkennen. Nie jest to takie łatwe, aby to od razu poznać, zauważyć. Viele denken, es wäre der Engel, der noch spricht. Wielu by może pomyślało, że to jest mowa anioła, który przemawia. Aber er spricht von Gott und dem Engel in der dritten Person. Ale on mówi o Bogu i o tym aniole w trzeciej osobie. Und er sagt in Vers 7, ich komme bald. I on mówi w wierszu 7, ja przyjdę wkrótce. Das kann nur der Jesus selber sagen. I takie słowa może powiedzieć tylko sam osobiście Pan Jezus. Und er versichert uns am Anfang, was wir auch bei den anderen gesehen haben, das Wort ist gewiss. I na samym początku, tak jak żeśmy to zauważyli w przypadku słów innych tych nowotestamentowych pisarzy, że to słowo jest pewne. Und wir können uns darauf verlassen. I my możemy całkowicie temu słowu zaufać. Und wir dürfen schon sehen, was bald geschehen muss. I w tych słowach możemy zobaczyć, co wkrótce się stanie. Wir sind Mitwisser der Gedanken Gottes. I stajemy się tutaj takimi, którzy są znający myśli Boże. Und das ist ein großes Vorrecht. I to z jednej strony jest dla nas wielkim przywilejem. Ihr Kinder nutzt das manchmal auch aus, wenn ihr etwas schon vorher wisst vor den anderen Geschwistern. Wy, dzieci, z pewnością to często wykorzystujecie, jeżeli wiecie o jakiejś rzeczy wcześniej niż pozostałe rodzeństwo. Ich kann mich gut daran erinnern. Ja bardzo dobrze sobie takie zdarzenia przypominam z mojego życia. Ich wusste schon, was es morgen zu essen gibt. Ja na przykład wiedziałem, co jutro będzie do jedzenia. Und ich habe meinen Geschwistern gesagt, ihr wisst es nicht, ich weiß es schon. I powiedziałem do mojego rodzeństwa, wy nie wiecie, ale ja wiem. Wie ist das mit der Wahrheit des Wortes Gottes? Wir wissen etwas. Jak sprawa wygląda ze prawdą Słowa Bożego? My wiemy coś. Sind wir glücklich? Czy z tego powodu jesteśmy szczęśliwi? Wir haben Gottes Wort.
Bo mamy Słowo Boże. Er möchte nicht, dass wir überrascht sind, was passiert. Dlatego, że Bóg nie chce, abyśmy byli zaskoczeni czymś, co się stanie. Wenn ich einen guten Freund habe, gdy mam dobrego przyjaciela, dann wäre ich traurig, wenn etwas passiert und er hätte es mir nicht vorher gesagt. To byłbym smutny, gdyby coś się zdarzyło, co on wiedział, a on mi o tym wcześniej nie powiedział. Und Gott, der Jesus sagt zu uns, wir sind seine Freunde. A Pan Jezus powiedział o nas samych, że jesteśmy Jego przyjaciółmi. Weil ich alles gesagt habe. I Pan Jezus do nas powiedział, i dlatego wam wszystko powiedziałem. Und er spricht jetzt hier dreimal in diesem letzten Abschnitt von ich komme bald. I w tym ostatnim przeczytanym urywku on mówi do nas, ja przyjdę wkrótce. Oder schnell, oder eilends. Można powiedzieć szybko albo w pośpiechu. Hier beim ersten Mal ist es das Kommen für die Gläubigen. Tutaj po raz pierwszy oglądamy to Jego przyjście dla wierzących. Weil es ohne eine Verbindung ist zu unserer Verantwortung. Dlatego, że tu jest to przedstawione bez połączenia z stroną naszej odpowiedzialności. Der Herr kommt. Pan przyjdzie. Wollen wir uns das nicht immer wieder neu zurufen? Czy nie chcielibyśmy sobie ciągle na nowo jeden drugiemu takim słowem pozdrowić się? Welch eine große Hoffnung. Jakaż to przecież jest dla nas wielka nadzieja. Dann sagt er aber auf der anderen Seite auch, ale z drugiej strony on również do nas mówi, dass der glücklich oder glückselig ist, der die Worte dieses Buches bewahrt. Że również jest błogoszczęśliwy ten, który zachowuje słowa tej księgi. Es ist interessant, den letzten Teil der Offenbarung mit dem Anfang zu vergleichen. Jest to rzeczą interesującą, ostatnią część objawienia porównywać z samym początkiem tej księgi. Wir können nicht alle Vergleiche uns anschauen, aber hier einmal. Nie jesteśmy w stanie teraz przyjrzeć się wszystkim tym paralelnym, porównawczym miejscom, ale jedno chciałbym wymienić. In Kapitel 1, Vers 3, w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu widzimy, da wird gesprochen von die da hören die Worte der Weissagung und bewahren. Mowa jest o tych, którzy słyszą słowa proroctwa i zachowują je. Mehrzahl. Tu jest liczba mnoga. Hier am Ende des Buches ist Einzahl. A tu pod koniec tej księgi czytamy to w liczbie pojedynczej. Ist es nicht oft so, dass wir anfangen etwas zu tun und dann hören wir auf, aber kommen nicht am Ende des Buches an? Czy nie jest to tak, że my często coś rozpoczynamy, ale nie dochodzimy do końca danej księgi? Es ist besonders die Offenbarung gemeint. Szczególnie to mam na myśli właśnie Księgę Objawienia. Aber natürlich dürfen wir es anwenden auf die ganze Bibel. Ale naturalnie ten przykład możemy zastosować do całej Biblii. Und er spricht jetzt siebenmal in diesem letzten Abschnitt von diesem Buch. Dieses Buch, dieses Buch. I w tym ostatnim urywku on siedmiokrotnie mówi o tej księdze. Ta księga, ta księga. Wollen wir die Wichtigkeit und den Wert des Wortes Gottes wieder höher schätzen? Czy nie chcielibyśmy tą ważność i wartość tego Słowa Bożego coraz to bardziej doceniać, coraz to wyżej? Vers 8 und 9 ist wie eine Einschaltung. Wiersz 8 i 9 to jak gdyby takie wtrącenie. Es ist schon geschrieben in Kapitel 19. To jest już zapisane w 19 rozdziale. Vers 10. 10 wiersz. Und hier ist es eine Erinnerung daran. A tu w naszym urywku mamy wspomnienie o tym. Es ist unvorstellbar, ein 90-jähriger Johannes wirft sich vor einem Engel nieder. Jest to trudne do wyobrażenia, że 90-letni starzec Jan pada przed aniołem. Aber da sehen wir die Größe der Erscheinung, die passiert ist. Ale w tym możemy zauważyć wielkość tego widzenia, które on ujrzał. Aber der Engel sagt, bete Gott an. Ale anioł mu odpowiedział, oddaj chwałę Bogu. Und wir wollen uns einfach fragen, beten wir Gott an?
A my po prostu już samych siebie chcielibyśmy zapytać, czy my Bogu oddajemy chwałę? Dann kommen wir zu Vers 10 und 11. I teraz możemy przejść do 10 i 11 wiersza. Es heißt jetzt nicht mehr die Worte zu versiegeln wie bei Daniel. Tutaj nie jest napisane tak, jak to usłyszał Daniel, żeby te słowa były zapieczętowane. One mają być niezapieczętowane. In Daniel steht versiegle die Worte, Daniel 12. W Daniela, w 12 rozdziale, czytamy słowo do niego skierowane, zapieczętuj słowa te, które słyszałeś. Aber jetzt nicht mehr, weil die Zeit nahe ist. Ale tu w objawieniu nie pieczętuj tych słów, dlatego że czas jest bliski. Mit der Erscheinung des Herrn Jesus als Kind auf dieser Erde, als Mensch. Od momentu ukazania się Pana Jezusa jako dzieciątko, jako człowiek tutaj na tej ziemi, ist das Ende der Zeiten gekommen. Nastał już koniec czasów. Die Zeit der Gnade ist eine Einschaltung. I musimy wiedzieć, że czas łaski, w którym my 2000 lat już żyjemy, to jest czas, który został jak gdyby włożony dodatkowo do czasu Bożego. Und deswegen brauchen wir nicht mehr versiegeln, sondern wir müssen es klar sehen. I dlatego te słowa tej księgi objawienia nie mają być zapieczętowane, abyśmy mogli je jasno, dobitnie zobaczyć, zrozumieć. Und so können wir auch nur Vers 11 verstehen. I mając to na uwadze, tylko możemy w tym świetle zrozumieć wiersz 11. Der Mensch unter Verantwortung wird gesehen. Tu oglądamy człowieka, który jest postawiony pod odpowiedzialność. Und wer Unrecht tut, soll noch weiter Unrecht tun. Wie bitte? Kto czyni niesprawiedliwość, ten ma dalej czynić niesprawiedliwość? Jak to? Es bedeutet eben, dass was jemand tut, das ist er auch. To po prostu słowo oznacza, że jeżeli ktoś coś czyni, to takim jest, jak ten czyn, który czyni. Dadurch ist er charakterisiert. Po prostu te czyny go charakteryzują. Und die Zeit ist so nahe, dass ein Wechsel fast nicht mehr möglich ist. A czas jest tak krótki, że przemiana jego jest prawie że niemożliwa. Wenn der Jesus kommt, ist alles vorbei. Dlatego wiedz o tym, że gdy przyjdzie Pan Jezus na tą ziemię, to wszystko już przeminęło. Und so spricht er einmal von denen, die Böses tun und einmal von denen, die Gutes tun. I dlatego on jeszcze raz mówi o takich, którzy zło czynią i o takich, którzy dobro czynią. Also, wir sind gekennzeichnet von einer Sache und das stellt dann auch unseren Zustand dar. A więc my jesteśmy ucharakteryzowani tymi rzeczami, które czynimy, i one przedstawiają nasz stan moralny. Unsere Gewohnheiten offenbaren, was wir sind, was wir tun. Nasze zwyczaje objawiają to, jakimi my jesteśmy i co czynimy. Jeder handelt seiner Natur entsprechend. Każdy postępuje odpowiednio do swojej natury. Aber wir wollen nicht so lange dabei stehen bleiben. Es gibt auch Alte Testament Stellen. Ale dłużej nie zatrzymujmy się nad tym, dlatego że istnieją miejsca starotestamentowe, die ähnlich sind in Ezekiel 3 und in Daniel, które są bardzo podobne do tej wypowiedzi tu z objawienia, to jest Ezechiela 3 rozdział i księga Daniela. Aber wir möchten jetzt zu Vers 12 kommen, eine sehr zentrale Aussage. A my przejdźmy teraz do 12 wiersza, który jest centralną wypowiedzią. Ich komme bald. Oto przyjdę wkrótce. Aber jetzt steht das kommen mit Lohn in Verbindung. Ale teraz to przyjście jest powiązane z zapłatą. Das ist eine wunderbare Ermunterung. To jest cudowna zachęta, pociecha. Lohn möchte ich versuchen kurz zu erklären. Zapłata czy wynagrodzenie, to spróbuję to teraz krótko wyjaśnić. Wir gehen oder wir dienen dem Herrn Jesus, weil er unser Motiv ist. My służymy Panu Jezusowi tylko z tego powodu, że to on daje nam motyw do działania. On jest właściwie dla nas tym motywem.
wie wir gestern bei Paulus gesehen haben, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Tak jak wczoraj to mogliśmy oglądać w słowa apostoła Pawła, ja wiem, komu ja uwierzyłem. Aber wenn wir auf dem Weg sind, ale jeżeli już jesteśmy na tej drodze, dann sagt der Jesus oder ruft uns zu, es gibt auch Lohn. To wtedy Pan Jezus do nas mówi, albo w zasadzie woła do nas, jest również i wynagrodzenie, zapłata. Ein Bruder hat geschrieben, Lohn ist eine Ermunterung für den Diener, der schon gegangen ist, der schon arbeitet. I ta zapłata, jeden z braci to tak opisał, jest zachętą dla tego, który już jest w drodze, aby coś wykonywać, coś wykonuje. Ich möchte das für euch Kinder versuchen zu erklären. Dla was dzieci spróbuję to teraz wyjaśnić. Wir dürfen unserer Mutter gerne in der Küche helfen. Wolno nam przecież naszej mamie w kuchni pomagać i to możemy z chęcią wykonywać. Das sieht sie gerne. Dlatego, że mamusia to też i by z radością przyjęła. Aber warum helfen wir? Ale dlaczego my pomagamy? Damit wir vielleicht eine Belohnung bekommen? Dlatego, żebyśmy otrzymali może jakieś wynagrodzenie? Schokolade oder Geld oder was? Czy czekoladę, czy jakieś pieniądze, czy może coś innego? Nein, wir wollen helfen, weil es unsere Mutter ist. Nie, my chcemy po prostu pomagać z tego powodu, że to jest nasza mamusia. Aber manchmal gibt die Mutter auch Lohn. Ale czasami mama również daje wynagrodzenie. Das ist dann eine Ermunterung. I wtedy to zdarzenie jest dla nas pociechą, zachętą. Und so ist es auch im Geistlichen. I dokładnie tak sprawa wygląda też i w zakresie duchowym. Wir dienen dem Herrn Christus, weil unser Herr ist. My służymy naszemu Panu Chrystusowi z tego powodu, że On jest naszym Panem. Aber jetzt ruft uns zu und sagt, es gibt Lohn. Ale teraz to On zwraca się do nas z zawołaniem, jest zapłata dla Ciebie. Aber jetzt müssen wir genau lesen. Ale my, proszę, czytajmy dokładnie. Wofür gibt es Lohn? Za co jest zapłata? Um jedem zu vergelten, wie sein Werk ist. Aby każdemu oddać według jego uczynku. Bist du sehr schlau? Czy jesteś sprytny? Das ist gut. To dobrze. Aber dafür gibt es keinen Lohn. Ale za to nie otrzymasz zapłaty. Warum? Dlaczego? Warum? Weil du nichts dafür kannst, dass du schlau bist. Es ist eine Gabe Gottes. Dlatego, że ty samemu sobie to nie wyrobiłeś, że jesteś sprytny. To jest dla ciebie po prostu dar Boży. Aber es gibt Lohn dafür, wie du deine Intelligenz gebraucht hast für Gott. Ale jest wynagrodzenie za to, w jaki sposób ty wykorzystasz twoją inteligencję dla Boga. Und so ist es auch mit der Gabe. I dokładnie ta sprawa wygląda też i z darem. Es ist dumm, auf eine Gabe stolz zu sein. Jest to wielką głupotą, jeżeli ktoś by był dumny, pyszny z daru jakiegoś. Weil es ist eine Gabe Gottes. Daru duchowego, dlatego że to jest dar Boży. Und es gibt keinen Lohn für die Gabe. I nie ma oczywiście żadnej zapłaty za ten dar. Sondern was ich mit der Gabe für Gott getan habe. Ale oczywiście jest zapłata za to, co ja z tym darem uczyniłem dla Boga. Also Gott belohnt, wie ich gelebt habe. A więc Bóg wynagradza to, w jaki sposób dla Niego żyłem. Und so wollen wir neuen Mut haben, egal welche Aufgabe wir haben. I dlatego dajmy się ciągle na nowo do tego zachęcić, abyśmy wykonywali to, co zostało nam powierzone, obojętnie jaki dar żeśmy, czy jakie zadanie żeśmy otrzymali. Gott gibt die Aufgabe. Bóg daje nam zadania. Und wir sollen damit zufrieden sein. I my bądźmy z otrzymanego zadania zadowoleni. Wir sagen oft, ach, wenn ich die Aufgabe von dem Bruder hätte, dann wäre ich auch gut. A my często mówimy, a gdybym miał dar tego drugiego brata, to wtedy byłoby dobrze.
Aber das möchte Gott nicht. Ale to tego sobie oczywiście Bóg nie życzy. Jeder an dem Platz, wohin Gott ihn stellt. Każdy ma działać na tym miejscu, na którym go Bóg postawił. In Vers 13 finden wir dann die Person, von der wir Lohn bekommen. Die Person, die uns belohnt. Wer belohnt uns? W wierszu 13 opisaną mamy osobę tego, który nam daje wynagrodzenie. Und das ist ein sehr wichtiger Vers für die Offenbarung. I ten wiersz 13 jest bardzo ważnym wierszem w Księdze Objawienia. In der Offenbarung wird der Jesus gesehen als Mensch. W Księdze Objawienia Pan Jezus jest widziany jako człowiek. Und es ist ein großer Triumph Gottes, dass dieser Mensch, Jesus Christus von Nazareth, die Erde richten wird. I to jest wielkim triumfem Bożym, że ten Jezus Chrystus z Nazaretu, on będzie kiedyś w przyszłości sądził całą ziemię. Ungefähr 29 Mal steht in der Offenbarung Lämmlein. Około 29 razy jest napisane w Księdze Objawienia słowo baranek. Sie haben ihn verspottet. Przecież wyśmiewali go. Aber gerade dieser Mann. Ale akurat ten mąż von Golgata, ten mąż z Golgoty wird die Menschen richten. Będzie sądził wszystkich ludzi. Und hier bestätigt Gott jetzt, dass auch Gott ist. I w jaki sposób Bóg to potwierdza, że i On jest Bogiem? Ist erstens das Alpha und das Omega. On to znaczy Pan Jezus. I On po pierwsze jest Alfą i Omegą. Zweitens der Erste und der Letzte. Po drugie jest pierwszym i ostatnim. Und drittens der Anfang und das Ende. I po trzecie on jest początkiem i końcem. Der Jesus ist das A und das Z in Deutsch. Ich weiß nicht, welche erste und letzte Buchstabe ihr habt. Pan Jezus jest właśnie tą pierwszą i ostatnią literą w alfabecie, czyli A i Z. Das ist der Erfüller des Wortes Gottes. I on jest tym, który wypełnił doskonale Słowo Boże. Ich möchte das verbinden mit Hebräer 1. Chciałbym to powiązać z Hebrajczyków pierwszym rozdziałem. Ist das Alpha und das Omega bedeutet, der Herr Jesus ist Summe und Inhalt dessen, was Gott sagt. Wir wollen nicht den Vers lesen, aber im ersten Kapitel von Hebräer finden wir, dass der Jesus alles erfüllt und auch beinhaltet, was Gott sagt. W tym pierwszym rozdziale do Hebrajczyków mamy pokazane, że ten, który jest Alfą i Omegą, on wszystko tutaj wypełnia, co tutaj w Słowie Bożym jest powiedziane. Erster und letzter bedeutet, pierwszy i ostatni to oznacza, dass der Jesus Summe und Inhalt dessen ist, was Gott selbst ist. Że Pan Jezus jest sumą i treścią tego, kim jest sam Bóg. Das lesen wir in Johannes 1. O tym czytamy w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und es war bei Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Johannes 1, Vers 1. Ihr müsst es noch einmal lesen. I to możemy przeczytać w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu, te znamienne słowa, które na pewno wszyscy znamy, to jest, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Und jetzt ist sehr interessant. I teraz sprawa się staje coraz bardziej interesująca. Erster und letzter, wie oft steht das in der Offenbarung? Pierwszy i ostatni, jak często to jest zapisane w objawieniu? Dreimal. Trzykrotnie. Im ersten Kapitel, im zweiten Kapitel und hier. W pierwszym, w drugim i w tym rozdziale. Und, w ostatnim. Und das finden wir auch dreimal im Prophet Jesaja. I to znajdujemy również zapisane trzykrotnie w Księdze proroka Izajasza. Und ich habe gesagt, wir brauchen das Alte Testament und das Neue Testament. Es gehört zusammen. I ja już to powiedziałem, że my potrzebujemy i Stary, i Nowy Testament, które razem do siebie należą, uzupełniają się. Ich lese nur eine Stelle daraus.
I tylko jedno miejsce ze Starego Testamentu przeczytamy. Jesaja 48, vers 12. Przeczytamy z Izajasza, z 48 rozdziału, 12 wiersz. Ich bin der da ist, ich bin der erste, ich bin auch der letzte. 48, vers 12. Zweite Hälfte. Hm? 48 rozdział Izajasza, 12 wiersz, druga połowa. Ja to jestem, ja pierwszy i ja ostatni. Gott, der Herr Jesus ist der unveränderliche, in sich selbst bestehende. Bóg, Pan Jezus, jest tym wiecznie egzystującym, sam w sobie, w niczym się nie zmieniający. Das macht uns ruhig. To może nas doprowadzić do uspokojenia naszych uczuć. Wir können uns verändern. Bo my możemy się zmieniać. Aber wir haben es mit dem zu tun, der unveränderlich ist. Ale my mamy do czynienia z takim kimś, kto jest nieodmienny. Das dritte, Anfang und Ende. I trzecie, że jest początkiem i końcem. Ist der Herr Jesus Summe und Inhalt dessen, was Gott tut. Pan Jezus jest sumą i treścią tego, co Bóg czyni. Das können wir verbinden mit Kolosser 1. I to możemy połączyć z listem do Kolosan, pierwszy rozdział. Hier in einem Vers alles komprimiert zusammen. Tutaj w jednym wierszu wszystko to razem skoncentrowane, przedstawione. In Verbindung mit Lohn bedeutet das. I w powiązaniu z zapłatą to oznacza, der Jesus macht sich eins mit seinem Wort Gottes. Że Pan Jezus jednoczy się ze swoim Słowem Bożym. Er ist selbst Gott. On sam osobiście jest Bogiem. Und er ist auch der Schöpfer von allem. I on również jest stwórcą wszystkiego. Und so hat er Anspruch und Recht auf seine Geschöpfe. I on ma również i prawo, jak również też i możliwość decydowania co do swojego stworzenia. Von ihm bekommen wir Lohn. I to właśnie od Niego otrzymamy zapłatę. Dann lesen wir in Vers 14 zum letzten Mal glückselig. I w wierszu 14 po raz ostatni czytamy te słowo błogosławiony. Wie gesagt, ich möchte keine Hausaufgaben aufgeben. Tak jak powiedziałem, nie mam zamiaru rozdzielać tutaj zadań domowych. Aber es ist sehr schön, sich mit der Offenbarung zu beschäftigen und siebenmal glückselig herauszusuchen. I jest to rzeczą naprawdę bardzo piękną, zajmować się Księgą Objawienia i stwierdzić to, że słowo błogosławiony występuje siedmiokrotnie w tej księdze. Was bedeutet Kleider waschen? Co to oznacza, że wypiorą swoje szaty? Es ist eine Beschreibung der Bekehrung. Jest to po prostu opis naszego nawrócenia. Wir finden das schon einmal in Offenbarung 7, Vers 14. Już to zostało jednokrotnie wspomniankowane w tej księdze w 7 rozdziale, w 14 wierszu. Ostatnią część tego 14 wiersza przeczytamy. 7 rozdział Objawienia, 14 wiersz pod koniec. I wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Das ist natürlich ein Paradox. Naturalnie jest to słowo paradoksalne. Wie kann man in Blut etwas weiß waschen? Co, jak można w krwi coś wyprać, aby było białe? Da sehen wir, die Offenbarung spricht nicht real, sondern symbolisch. I po tym przykładzie widzimy, że Księga Objawienia przemawia do nas nie w sposób realistyczny, tylko symboliczny. Und ich hoffe, alle sind hier, die schon ihre Kleider im Blut gewaschen haben. I ja mam nadzieję, że wszyscy, jak tu na tej sali jesteśmy zgromadzeni, jesteśmy takimi, którzy swoje szaty już w krwi wyprali. Es ist sehr schön zu sehen, am Ende der Bibel gibt es noch einen Aufruf, gleich noch einmal, sich zu bekehren. Jest to tak piękne w całej Biblii i tu znowu pod koniec Biblii mamy to wezwanie, aby nawrócić się. Und daraus ergeben sich zwei Konsequenzen, zwei Ergebnisse. I z tego powstają dwie konsekwencje, dwa skutki. Ein persönliche,
osobisty skutek und eine gemeinsame. I społeczny skutek. Das persönliche ist, wir haben ein Recht an dem Baum des Lebens. Osobistym skutkiem tego będzie, że otrzymujemy prawo do drzewa żywota. Ein Recht. Jest to prawo. Die Menschen sprechen heute von Menschenrechten. Dzisiejsi ludzie mówią bardzo dużo na temat praw człowieka. Aber wir haben ein Recht vor Gott. Ale my również mamy prawo od Boga. Ich habe sofort ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Ja natychmiast tutaj mogę postawić wykrzyknik. Wir finden das schon in Johannes 1. O tym możemy już przeczytać w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Denen gab er das Recht, Vers 12. 12. wiersz. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 12. wiersz. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Das ist die Beschreibung hier, dass wir neues Leben bekommen. To jest opis dosłowny tego, że my otrzymaliśmy nowe życie. Der Baum des Lebens ist ein Symbol für den Herrn Jesus. To drzewo żywota jest symbolicznym przedstawieniem Pana Jezusa. Er kommt einige Male in der Offenbarung vor. I to drzewo kilkakrotnie pojawia się w Księdze Objawienia. Jeder Gläubige bekommt neues Leben. Każdy człowiek wierzący otrzymuje nowe życie. Aber zweitens haben wir auch ein gemeinsames Teil. Ale drugą rzeczą jest to, że my mamy również też i cząstkę społeczną. Und das wird hier beschrieben mit einer Stadt. I to zostało właśnie opisane w postaci miasta. Das passt sehr gut zur Offenbarung. I to bardzo dobrze pasuje do Księgi Objawienia. Weil in der Offenbarung geht es um diese Erde. Dlatego, że w Objawieniu chodzi właśnie o tą ziemię. Und eine Stadt ist ein verwalteter Bereich. A miasto jest to zakres pewnego terytorium ziemi, który, nad którym należy sprawować zarządzanie. Und obwohl Johannes mehr das persönliche Teil beschreibt, i pomimo tego, że Jan tutaj opisuje bardziej tą stronę osobistą i tą cząstkę osobistą, schreibt er auch von gemeinsamen. To również i pisze o tej społecznej cząstce. Ich denke an die Stadt. Ja myślę na ten, w tym miejscu o tym mieście. Er spricht in Johannes 10 von der Herde. I w Jana, w 10 rozdziale, Jan mówił również i o trzodzie. Da ist Kennzeichen ein Hirte. Która charakteryzuje się tym, że ona ma jednego pasterza. Er spricht in 1. Johannes von der Familie. I on mówi również i w pierwszym liście Jana o pewnej rodzinie. Und da gibt es Unterschiede im Wachstum. I jak to w rodzinie bywa, są różnorodne stadia wzrostu. Er spricht in der Offenbarung von der Braut. Również i w Księdze Objawienia mówi o oblubienicy. Da ist das Kennzeichen Liebe. I tam cechą charakteryzującą jest miłość. Und Vers 15 ist jetzt ein krasser Gegensatz. I 15 wiersz jest tutaj tak dobitną, dobitnym przeciwstawieniem do poprzedniego wiersza. Wir haben uns heute am Tisch unterhalten, dass wir auf die Frühlingssonne warten. Dzisiaj przy stole obiadowym rozmawialiśmy o tym, że oczekujemy na te słońce wiosenne. Aber hier ist jetzt ein Tag wie heute. Ale tu jest opisany w tym 15 wierszu taki dzień, jak to widzimy dzisiaj. Vor den Augen des Schreibers. I to jest dzień, który widziały oczy pisarza tej księgi. Heute ist es schrecklich draußen zu sein. Dzisiaj jest właśnie rzeczą przerażającą, aby być na zewnątrz. Ich hoffe, niemand sitzt heute hier, aber sein Herz ist draußen. Mam nadzieję, że nikt dzisiaj w tej sali nie siedzi tylko ciałem, a jego serce jest na zewnątrz. Dann wollen wir rufen, dass du nach innen kommst, in die Stadt. Wtedy chcemy do ciebie zawołać: wejdź do wnętrza, przyjdź do tego miasta. Als Judas hinausging, gdy apostoł Judasz wyszedł, da hieß es war aber Nacht.
to czytamy zaraz, a była noc. Möchte niemand die Nacht der Hölle erleben. Oby nikt z nas w tej sali nie przeżył nocy, to znaczy piekła. Es steht hier immer mit Artikel, die Lügner, die Götzendiener, die Mörder. Lass das, wir haben keine. Ah, okay. Ja, ist aber wichtig. Jest to rzeczą ważną, że w oryginale tutaj zawsze te wszystkie określenia ludzi, którzy są na zewnątrz, są zawsze z rodzajnikiem wymienione. Weil wir müssen, das sind die Leute gemeint, die dadurch charakterisiert sind. I ten rodzajnik właśnie podkreśla to, że mowa jest o ludziach, którzy się charakteryzują tymi czynami. Denn es kann sein, dass wir auch alle schon einmal gelogen haben, oder? A przecież może się tak zdarzyć, że każdy z nas już kiedyś kogoś okłamał. Aber gemeint ist einer, der immer lügt. Ale nie, tutaj mowa jest o kimś takim, który ciągle wszystkich okłamuje. Der dadurch charakterisiert ist. Który tym po prostu się charakteryzuje. Vers 16. I teraz oglądamy wiersz 16. Wieder kommt er zurück auf den Herrn Jesus. I znowu pisarz tu zaczyna wspominać osobę Pana Jezusa. Und es ist interessant, einen Vergleich noch mal kurz zum Anfang der Offenbarung. I jest to interesujące, żeby znowu spojrzeć w celach porównawczych do początku Księgi Objawienia. Hier steht, ich Jesus habe meinen Engel gesandt. I tu jest napisane, a ja Jezus wysłałem anioła mego. In Kapitel 1, Vers 1 steht Gott. A w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu jest wymieniony Bóg. Das ist kein Problem. Nie widzę w tym żadnego problemu. Ich hoffe, ein Vergleich macht es klar. Ja myślę, że, mam nadzieję, że pewne porównanie to wyjaśni. Für Kinder ist es egal, ob der Papa etwas sagt oder die Mama etwas sagt. Das ist gleiche Bedeutung. Dla dzieci to powinno być rzeczą obojętną, czy im rozkazuje mama czy tata, to ma dla nich jednakowe znaczenie. Wir sind manchmal schwach. Es gibt manchmal Unterschiede. My czasami jesteśmy słabymi i robimy pod tym względem różnicę. Aber bei Gott ist das eine Sache. Ob der Jesus etwas tut oder Gott, das ist gleich. Ale dla Boga jest to rzeczą tak samo ważną, czy to mówi i czyni Bóg, czy to mówi i czyni Pan Jezus. Und er sagt jetzt, dass er das bezeugt in den Versammlungen. I mówię o tym, że on to poświadcza w zborach. Das ist sehr wichtig. Jest to rzecz bardzo ważna. Wir brauchen alle auch die Offenbarung. My wszyscy potrzebujemy również Księgę Objawienia. Und dann sehen wir wieder, dass wir hier bei dem Herrn Jesus Gott vor uns haben. I tu znowu widzimy to, że my w osobie Pana Jezusa mamy przed sobą Boga. Denn er ist Wurzel und Geschlecht Davids. Dlatego, że on jest zarówno korzeniem, jak i rodem Dawidowym. Also Ursprung und Nachkomme. A więc w tym określeniu znajdujemy pod określeniem korzeń, że on jest początkiem dla rodu Dawidowego, a w określeniu ród Dawidowy, że on jest jednocześnie potomkiem tego rodu Dawidowego. Das haben die Pharisäer früher schon nicht verstanden. Takiej wypowiedzi już nie zrozumieli faryzeusze, gdy Pan Jezus im to powiedział. Wir finden hier also Gottheit und Menschheit des Herrn Jesus ganz eng zusammen. A więc tutaj znajdujemy bóstwo i człowieczeństwo Pana Jezusa bardzo ściśle ze sobą połączone. Das ist auch für uns wichtig. I to również jest dla nas bardzo ważną rzeczą. Damit erfüllt der Jesus alles, was das Alte Testament betrifft. I tym samym Pan Jezus wypełnia wszystko to, co dotyczy Starego Testamentu. Aber für uns ist er der glänzende Morgenstern. Ale dla nas on stał się tą gwiazdą jasną poranną albo błyszczącą. Was muss man tun, damit man den Morgenstern sieht? Co należy zrobić, aby zobaczyć tą gwiazdę poranną? Man muss früh aufstehen. Należy wstać bardzo wcześnie rano.
Wenn die Sonne schon scheint, kann man den Morgenstern nicht mehr sehen. Gdy już zacznie świecić słońce, to już nie można zauważyć gwiazdy porannej. Der Jesus kommt bald als Sonne. A Pan Jezus przyjdzie wkrótce jako słońce. Und dann ist er dein Richter. I wtedy się okaże, że On jest twoim sędzią. Deswegen wollen wir ihn jetzt als Morgenstern erwarten und annehmen. Dlatego chciejmy go teraz przyjąć jako tą gwiazdę poranną i na tą gwiazdę też oczekiwać. Aber dann musst du ihn jetzt aufnehmen. Ale w tym celu ty musisz go teraz przyjąć. Und der Morgenstern ist heller als die Sonne. I tu okazuje się, że ta gwiazda poranna jest jaśniejsza niż słońce. Nicht physikalisch. Oczywiście nie w sposób fizyczny. Aber geistlich. Ale duchowy. Die Beziehung zum Morgenstern ist enger als später Israel zur Sonne. Dlatego, że nasze powiązanie z tą gwiazdą poranną jest o wiele ściślejsze niż późniejsze powiązanie ludu izraelskiego ze słońcem. Und jetzt ruft der Geist und die Braut komm. I teraz właśnie duch i oblubienica wołają społecznie przyjść. Der Herr Jesus sagt, ich komme bald. Pan Jezus powiedział, ja przyjdę wkrótce. Aber wir sagen nicht komme bald. Ale my nie mówimy przyjdź wkrótce, sondern komm. Tylko mówimy przyjdź. Und dann sagt jeder, also das ist gemeinsam die Braut und dann wer es hört, spreche komm. I to mówi oblubienica, a potem słyszymy, że wszyscy wspólnie razem mówią przyjdź. Das ist persönlich. I to słowo również jest osobiste. Vielleicht haben wir es schon einmal erlebt, dass wir ein Lied gesungen haben, Herr Jesus komm. Może żeście już to kiedyś też i przeżywali, gdy śpiewaliśmy pieśń, która ma takie słowa Panie Jezu przyjdź. Das war gemeinsam. Było to wyrażenie społeczne wszystkich przyjdź. Aber dann sind wir persönlich auch angeregt worden, wieder mehr auf den Herrn Jesus zu warten. I może przez słowa tej pieśni jesteśmy może pobudzeni, aby bardziej jeszcze osobiście oczekiwać Pana Jezusa. Und dann sehen wir als letztes, das letzte Mal Evangelium. I po raz ostatni widzimy tutaj Ewangelię. Wer dürstet, der komme, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. To jest opisane w tych słowach, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Viele wollen gerne bezahlen für das Heil. Wiele ludzi chętnie by zapłaciło za zbawienie. Das ist leider auch oft in den großen Kirchen ein Problem. To niestety jest bardzo często też wielkim problemem w tych wielkich kościołach. Mein Vater ist oft in Brasilien. Mój ojciec bardzo często przebywa w Brazylii. Und er erzählt mir, in den Gemeinden, Pfingstlergemeinden ist Geld sehr wichtig. I on opowiada mi o tym, że też i w tych społecznościach zielonoświątkowych pieniądze są bardzo ważne. Aber es ist umsonst. A przecież zbawienie jest za darmo. Das ist eine große Gnade. I to jest dla nas wielka łaska. Kommen Sie, kommen alle umsonst. Czy wszyscy przychodzą, aby brać za darmo? Ein Bruder hat einmal gesagt, pewien brat kiedyś powiedział, wer nicht jetzt dürstet, kto teraz nie pragnie, der dürstet in Ewigkeit. Ten będzie miał pragnienie w całej wieczności. Wir finden das in Luka 16. I my wiemy, że w Łukasza 16 rozdziale, wo der reiche Mann in Hades die, sagt ein Tropfen auf dem Finger. Gdy czytamy tam o tym, gdy bogacz znalazł się w Hadesie, to on wielce pragnął, aby chociaż jedna kropelka była na jednym palcu i jemu przyniesiona. Durst ist das Bewusstsein, dass ich Sünder bin. Pragnienie to jest świadomość tego, że ja jestem grzesznikiem.
Kommen zu dem Herrn Jesus bedeutet akzeptieren, er kann meine Sündenschuld wegnehmen. Przyjść do Pana Jezusa to oznacza, że ja akceptuję to, że on może moją winę grzechów ze mnie zdjąć. Und nehmen bedeutet das Werk des Herrn Jesus in Anspruch nehmen. A wziąć to oznacza, że skorzystać z tego dzieła dokonanego na Golgocie przez Pana Jezusa. Vers 18 und 19 wollen wir nur kurz anschauen. I krótko jeszcze się przyjrzymy tym wierszom 18 i 19. Es ist immer ein Bestreben des Menschen gewesen, etwas hinzuzufügen zum Wort Gottes oder wegzunehmen. To niestety zawsze było dążeniem ludzi, aby coś do Słowa Bożego dodawać albo z tego Słowa Bożego ujmować. Und beides ist falsch. A obydwie czynności są błędną rzeczą. Und sehr gefährlich. I bardzo niebezpieczną. Früher schon haben die Pharisäer etwas mehr gemacht als das Gesetz. Dawniej już faryzeusze więcej jeszcze czynili niż nakazywał zakon. Die Sadduzäer haben gesagt, wir glauben nur was wir sehen, haben etwas weggenommen. A Saduceusze za czasów Pana Jezusa twierdzili, że my wierzymy tylko w to, co my widzimy, czyli ujmowali ze Słowa Bożego. Aber wir brauchen 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 alles. Ale my potrzebujemy całe Słowo Boże od pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwszego rozdziału, do Księgi Objawienia, do 22 rozdziału włącznie. Und damit kommen wir zum Schluss. I tym samym możemy teraz dojść do końca. Der diese Dinge bezeugt, i tu czytamy, że ten, który o tych rzeczach świadczy, das ist der Herr Jesus. To jest sam Pan Jezus. Spricht, ja, ich komme bald. On mówi, ja przyjdę wkrótce. Tak, przyjdę wkrótce. Was ist meine Antwort? I teraz o to chodzi, jaka jest moja odpowiedź. Was ist deine Antwort? Jaka jest twoja odpowiedź? Was ist unsere Antwort? Jak brzmi nasza odpowiedź? Rufen wir, komm Herr Jesus? Czy my zawołamy, przyjdź Panie Jezu? Oder sagen wir, ja, ich möchte zuerst das noch oder das noch? Albo może mamy odpowiedź, no tak, ale najpierw chciałbym to albo tamto jeszcze. Unsere Tochter ist 12 Jahre alt. Nasza córeczka ma 12 lat. Hat gesagt, sie würde gerne noch erleben, ob sie heiratet oder nicht. Powiedziała mi, że ona przed przyjściem Pana Jezusa chciałaby jeszcze się dowiedzieć, czy będzie wychodziła za mąż, czy nie. Das ist menschlich. To jest ludzkie myślenie. Aber keine Hochzeit ist so schön wie der Himmel. Ale żadne wesele nie będzie tak piękne jak niebo. Wir können es uns nicht so gut vorstellen. My nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego w świadomy sposób wyobrazić. Auch ihr Kinder nicht. Również i wy, dzieci, nie jesteście w stanie. Aber es wird um vieles schöner sein, als wir es uns je vorstellen können. Ale ono będzie o wiele piękniejsze niż w ogóle wszystko, co byśmy mogli sobie wyobrazić. Doch damit endet die Bibel nicht. A jednak tymi słowami Biblia się jeszcze nie kończy. Wir sind noch hier auf der Erde. Bo my jeszcze jesteśmy dalej na tej ziemi. Und da sagt Gottes Wort uns, wir brauchen seine Gnade. I Słowo Boże znowu nam to podkreśla, że my potrzebujemy Jego łaski. Mit allen Heiligen. I to ze wszystkimi świętymi. Mit den jungen Heiligen und mit den alten Heiligen. Z tymi młodymi świętymi i z tymi starymi świętymi. Mit den Brüdern und mit den Schwestern. Z braćmi i ze siostrami. Das Alte Testament war am Ende das Wort Fluch in Malachi. W Starym Testamencie ostatnia księga Malachiasza zawiera słowa przekleństwa. Das Neue Testament endet mit Gnade. A Nowy Testament kończy się słowami łaski. Möchte der Herr Jesus seine Gnade uns für jeden Tag schenken. Oby Pan Jezus podarował nam swojej łaski na każdy dzień naszego życia.